Ja jestem Gosia, mam 21 lat i od około roku paznokcie robię sobie sama. Chyba jest tak źle, bo jak już sobie od roku robi sama. Dobra, nie uprzedzamy, nie uprzedzamy. Zajmuje mi to długo czasu i nie zawsze wychodzi tak, jakbym tego chciała. We wrześniu tego roku zbliża się ważna uroczystość i postanowiłam zapisać się na pazy w Katowicach, aby mieć je dobrze zrobione. Salon, do którego się zapisałam, obserwuję na Insta już od dłuższego czasu. Byłam tam wcześniej może raz lub dwa. Nie pamiętam, bo było to dawno. Zawsze stylizacje były ładne, narzędzia sterylne i wszystko, co jest jednorazowe, było jednorazowe. Teraz stylizacja też była ładna. Jednak po przyglądnięciu się bliżej nie podobała mi się ona już tak bardzo jak z daleka. Czyli to może być kwestia tego, że wcześniej ci się faktycznie mogło to podobać, bo mogłaś mieć troszeczkę mniejszą świadomość na temat budowy paznokci, nie? A teraz troszeczkę na trochę więcej rzeczy zwracasz uwagę i te same paznokcie mogą ci się po prostu już teraz nie podobać, a 3 lata temu, 4 mogły być się podobać bardzo. W dniu, kiedy zapisywałam się do tego salonu, wysłałam im zdjęcie poglądowe, co bym chciała i zapytałam, czy mają dokładnie takie drobiny jak na zdjęciu, tylko w kolorze srebrnym. Efekt Princess Nails. Dostałam odpowiedź, że tak, więc mogłam się spodziewać, że dostanę to, co chciałam. To jest bardzo dobre posunięcie z twojej strony. Zapytałaś się, czy jest produkt, czy jest możliwość zrobienia takiego efektu, więc dostałaś potwierdzenie, że dostaniesz to, co będziesz chciała. A z drugiej strony, nawet gdyby salon tego nie miał, to mogli ci napisać, że tak, jest, bo po prostu, nie wiem, do zapisu będzie tydzień, dwa, zdążą kupić w razie co. Zapisałam się na przedłużenie żelem plus zdobienie. Czas wykonania to 2 godziny, około 2 godziny, a koszt 200 zł. W dniu wizyty po przyjściu pani stylistka zapytała mnie, co robimy, bo ona wie tylko tyle, że przedłużenie ma być. Już się trochę zniesmaczyłam tym, ale pokazała mi zdjęcie stylizacji, które przy umawianiu się im wysłałam. Jak to jest możliwe? To kto to umawiał i dlaczego nie przekazał stylistce, żeby się przynajmniej przygotowała? Bo może ta stylistka nigdy wcześniej nie robiła Princess Nails, to by sobie na tipsie potrenowała, na swoim paznokciu zrobiła jednego, żeby tak od razu na żywca nie lecieć na paznokcia klientki. Już to jest ogromny minus, że jest brak, kurde, słowa mi brakuje, jest brak porozumienia w salonie, o. Słabe przekazywanie informacji jest. Pani była lekko zdziwiona zdjęciem i widziałam, że zobaczyła je po raz pierwszy. Niedopuszczalne, nie? Wyciągnęła z szuflady jakiś lakier hybrydowy z drobinami. Ja mam wrażenie, że umawia jakaś recepcjonistka, guano wie o tym, co jest w ogóle w salonie, nie przekazuje informacji dalej, co będzie robione. No masakra jakaś. Nie wiem, obym się myliła, oby było zupełnie coś innego, zwykłe nieporozumienie, ale mam wrażenie, że jakiś dziwny człowiek umawia, wciska byle co klientowi, żeby on po prostu przylazł do tego salonu, nie? Wyciągnęła z szuflady jakiś lakier hybrydowy z robinami srebrnymi i zapytała, czy coś takiego może być, bo nie mają takiego jak na zdjęciu. Specjalnie się zapytałaś, czy mają coś takiego, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, ale to nie pomogło. Bo i tak pani pierwszy raz na oczy widziała to, co ty w ogóle chcesz. Odpowiedziałam lekko zirytowana, że okej, nie chciałam się też z nią kłócić, że przecież wysyłam im zdjęcie, co chcę i mówili, że zrobią coś takiego i że mają efekt, bo pani nie była Polką i nie do końca można było się z nią dogadać. No to po to wysyłałaś wcześniej zdjęcie, żeby nawet jak się nie idzie dogadać, żeby oni to widzieli na litość boską i po prostu zrobili to samo. Tragedia. Po całym procesie dezynfekcji i wycięciu skórek pani wzięła się za przedłużanie moich paznokci. Zdziwiło mnie to, że zapisałam się na żelowe przedłużanie, a przedłużyła mi je akryloželem. Akryložel to też jest metoda światłoutwardzalna, więc tak czy siak no, miałaś zrobione paznokcie żelowe. I to, jakiej metody użyje stylistka, wydaje mi się, że to jest kwestia doboru do sytuacji, do płytki paznokciowej, do stylu pracy stylistki. Jeżeli chodzi o akryložel, to wydaje mi się, że raczej klient nie odczuje różnicy w noszeniu. Chyba, że
Chyba, że stylistka używa takiego baciewnego akrożelu, który po prostu jest gumowaty, wygina się. Takie też testowałam. Dramat. Czyli może, no nie wiem, jeżeli mamy dobrej jakości akrożel, to naprawdę nie powinno cię to ani martwić, ani dziwić. Po prostu stylistka sobie wybrała tę metodę, bo tak, no, bo jej pasowała. No. Też to jest światło utwardzalne. W dziwny sposób, bo na papierowym szablonie patyczkiem nakładała ten akrożel. To nie jest dziwny sposób, to jest przyspieszenie pracy. I nieraz to widziałam, sama nieraz używam tej metody, po prostu jest szybciej. Tak mniej więcej, bo jak już patyczkiem to nakładam, to już mniej więcej to rozklepuję, a później już tylko wygłaskuję pędzelkiem. Nie wiem się dzisiaj wygadać. Pędzelkiem wygłaskujemy resztę, czy tam dopychamy do fałd lateralnych. Więc to nie jest dziwny sposób, to jest wręcz bym powiedziała fajne, szybkie i ktoś tu myśli, ktoś tu naprawdę dobrze myśli. O ile to było zrobione dobrze. Być może tak się robi, ale ja nie jestem pewna. W efekcie końcowym paznokcie mi się podobały, jednak gdy przyszłam do domu i bliżej się im przyjrzałam, to było mi smutno, że nie wszystko tak, że nie wyszło tak, jakbym chciała. Paznokcie wydawały mi się takie... wydawały mi się jak takie buły, w dodatku choćby miały odrost, a zdjęcie od razu po, w tym samym dniu robione. Aha, czyli dobrze dałaś te informacje, że zdjęcie z tego samego dnia, bo jakbyś miała takie zdjęcie, miała tak zrobione paznokcie, że już to wygląda z odrostem i byś nie napisała, że w tym samym dniu pracy stylistki zrobione zdjęcie zostało, no to ja bym powiedziała, no czemu ty mi zdjęcie po tygodniu wysyłasz na przykład, nie? Widziałam niedociągnięcia przy fręczu, dziwne fałdy i te drobinki w lakierze. W komentarzu wstawiam, co chciałam, a co dostałam. Pozdrawiam ekipę Kulo. Dobra, czyli chciałaś jakąś konkretną, naprawdę konkretną rzecz. Co chciałaś, a co jest inspiracją. Niestety tutaj nie mam pojęcia, co chciałaś. Chyba to będzie pierwsze, bo tak ładnie wygląda. No, to jest inspiracja. I to tutaj... Ja już w głowie kombinuję, jak ja bym to sobie zrobiła. To mamy tak, srebrny brokat gruboziarnisty i srebrne plastry miodu. I już kombinuję, czy takie mam. Mam. Chyba nawet tu w koszyczku mam. Czekajcie, aż se zerknę. Czy czasem tu w koszyczku nie będę miała tak... O! No popatrz, nie? Tylko jeszcze bym musiała... Jedne mam. Jeszcze bym musiała polecieć do mojego koszyczka i te duże plastry miodu znaleźć. Bo zobaczcie, tu mamy takie drobne plastry miodu i to są dokładnie te mniejsze, tu gdzie niegdzie. I jeszcze po prostu trzeba to wpleść, w to wpleść te większe i będzie ideolo. Czyli ja już to sobie wykombinowałam i już widzę, że ja bym była w stanie to zrobić. Paluchem dotknęłam w środku, no. Hańba mi, ale ja nie przyjmuję klientek, więc sam wiecie. Więc tak, to już wiem, że tego bym użyła, tych większych plastrów miodu. Mam tutaj, ale nie tego samego koloru, ale wam powiem, o jaki mi dokładnie chodzi. Nawet takie miszmasze mamy tutaj. Większe, mniejsze plastry miodu, widzicie? Pełno różnej wielkości plastrów miodu. Więc takie tylko taką mieszankę zrobić, tylko że srebrną, okej. Okay. No dobra, to ja bym tam wykombinowała. Już bym miała przygotowane, gdyby mi klientka to wysłała, to już bym miała przygotowane, bo mam po prostu trzy... wanienki takie plastikowe, tych drobin, więc okej, to już wiemy, co tu jest. Druga bardzo ważna rzecz to użycie mlecznego żelu, takiego, który nie ma takiego mocnego krycia, żeby te drobiny były tu przy skórkach były widoczne, a reszta była schowana. Więc ja już tu kombinuję i już tutaj wiem, żebym użyła albo tego, albo tego. A, tu jest. Albo po prostu galaretki mlecznej, albo poziomującego. W zależności od tego, co bym tam, jaki mam. No tam, od różnych czynników, dobra, od różnych czynników. No i French, wiadomo, że mamy, jak jesteśmy stylistkami paznokci, to mamy swoje sprawdzone produkty do French'a i już bym miała mój sprawdzony produkt do French'a przygotowany. Zawsze jest przy mnie jak coś. No to dobra, prościotto, o ile mamy odpowiednie produkty. Niestety wydaje mi się, że żaden lakier hybrydowy tego efektu tutaj nie da, bo to są plastry miodu. Topy niektóre takie są. Czekajcie, dobra, jeszcze by szło pokombinować, jak nie masz ten, to może top taki? Poczekaj. Znalazłam w moich czeluściach z live'a z Molilakiem,
Wiem, że oni takie mają bling-bling topy jakieś różne i nie wiem, czy ten konkretny by tam miał te drobiny takie, no ale widzimy, coś by szło pokombinować, bo one też są srebrne, te drobiny, więc jak nie mamy w pojemniczku, no to szukamy jakiś lakier, jakiś top. Jak nie mamy lakieru, to jakiś top. Jak nie mamy żelu, no trzeba kombinować. Trzeba kombinować i przede wszystkim być świadomym tego, co mamy, a czego nie mamy. Więc wydaje mi się, że ja bym była w stanie jeden do jeden to odtworzyć. Lecimy dalej, bo musimy zobaczyć, co dostałaś. Tak nie do końca tym białym... Znaczy nie jest źle to przecieniowane, tylko tak faktycznie to powinno być bliżej skórek i ten biały troszeczkę bardziej powinien nachodzić na... A nie, to było akrylożelem robione. To też by szło, ale ja jeszcze osobiście nie widziałam takiego akrylożelu. Chyba, że... Czekajcie, chyba, że zrobić tak. Też by to szło zrobić akrylożelem. Żeby po prostu cieniutko zrobić taki... O tak. Przygotować płytkę paznokciową. Zrobić checkpoint. Na tym checkpointie zrobić ten princess, czyli te drobiny. Utwardzić to. I przedłużając białym akrylożelem zrobić taki szkielet, który będzie nachodził na paznokieć i to tak pędzelkiem przetrzeć w te drobiny, żeby tak konstrukcyjnie to przecieniować. No, ale wydaje mi się, że łatwiej po prostu zbudować takim mlecznym, transparentnym żelem, bo po prostu budujesz i to już samo z siebie takie będzie, tak? Wiadomo, że przy skórkach jest cieniej, więc będą prześwitywać te drobiny, a reszta będzie zakryta, bo strefa apeksu to grubiej i tak dalej, nie? Więc nie do końca. I też na zdjęciach dziwnie troszeczkę ten kolor wygląda na taki sinny. No budowa jest dramat, jest dramat. Jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o budowę. No, wyrżnięte fest z tą krawędzie dolnej. Jest odrost od razu przy niektórych paznokciach, czyli tutaj jest taka przerwa. Tu się kończy żel, przerwa i dopiero skórki. Ale nie we wszystkich, dobra. One wyglądają jak takie dziobaki niestety. Jezus Maria, ale wyrżnięte. Tu w ogóle paznokieć wystaje. No strasznie zła jest ta budowa. No. Jest nierówno, jest po prostu dzióbki się zrobiły. Od góry, tu jest za grubo, niespoziomowane, albo piłowane coś było od spodu. Jezus Maria! Co? Tu w ogóle nie ma krzywej wewnętrznej. Już wiem, dlaczego one tak wyglądają, bo tu ktoś podłożył szablon tak jakby na płasko totalnie i tu jest klot, zamiast Święty Panie, zamiast takiej wypukłości, wklęsłości tam w środku, to jest prosty kloc. Nie ma tego, wiecie, z czego nie ma tam? W kciuku? Jakby to pokazać. Nie ma tutaj tego wgłębienia. Jest po prostu ściana żelu, grubo, płasko, bez wklęsłości w tym miejscu. Tu. Jezus Maria, 2024 rok, jeszcze tak ktoś szablon podkłada? No normalnie same w tej serii to większość stylistek to megalomanki normalnie, no. No nie wierzę w to, no bo innego nie ma wytłumaczenia na to wszystko. Dobra, dalej. Kloce grube, mega. Nie są najgorsze, bo tam trochę tej estetyki jest od góry, ale jak popatrzymy od tej perspektywy, ja jestem prawie pewna, że jakbym wzięła grubościomierz, prawdomierz i zmierzyła ten paznokieć tu, dobra, wskazujący dobra, nie, bo tam we wskazujących czasami po prostu trzeba po prostu tam tak podnieść grzbiet i tak dalej. No ale dobra, no ale można wyfrezować później krzywą C wewnętrzną. Jakby tu przyłożyć grubościomierz, że tam będzie 4,5 mm jak nic. Tak o 2 za dużo. Nie no, widać, że są klocce. Takie tęgie pazury. One będą aż ciężkie. Ja mam wrażenie, że to będziesz odczuwała ciężkość tych paznokci. No nie jest dobrze, są koślawe, brzydki fręcz jest niestety brzydko namalowany. No nie dostałaś tego, co chciałaś niestety. Małgosia, chociaż stylistka się starała, jednak moim zdaniem
brakuje i takiej totalnie podstawowej wiedzy.